Za wolą Bożą otrzymałam wskazówkę, że wszyscy ci niszczyciele drogi krzyżowej, krzyży, kaplic czy kościołów, dalej ci, co znoszą starodawne nabożeństwa, uświęcone praktyki i zwyczaje i w ogóle wszystko, co wiąże się ściślej z dziejami odkupienia, bądź to budowle, obrazy, księgi, bądź to zwyczaje, uroczystości i modlitwy, sądzeni będą na równi z tymi, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do krwawej męki Zbawiciela.